Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? Adrianie i Alicjo, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, które was Bóg obdarzy? Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość, przez Niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Proszę powstać. Powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Adrian, biorąc się Alicją za żoną, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz ziemią opuszczoną, aż do śmierci. Tak mi dawał mąż, Panie Boże, Wszechmogący, w Trójcy Jedynej i wszyscy święci. Ja, Alicja, biorę Cię za Adriana za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz życie mnie opuszczę, aż do śmierci. Tak mi to pomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Błogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Alicjo, przyjmij tę obrączkę jako znak miłości i wierności mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Adrianie, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności i mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bogu nie będą dzięki, a my nowe małżeństwo.